Yo, cześć Mano, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Rix Master, to kolejny odcinek drugiego sezonu serii Polowanie na Dzi, polujemy na wszystkie zwierzęta, także na Hunter w kolejności alfabetycznej. Dzisiaj znajdujemy się na mapie Settlercrex, właściwie rezerwacie, i będziemy polować na indyki, czyli jedno z najbardziej znienawidzonych tutaj zwierząt. Zabieramy ze sobą Plinkingtona, to zapewne jak się każdy domyślił, że tej broni nie mogło właściwie zabraknąć. No i tutaj, jak widzicie, zabieram ze sobą półautomat. Raz mi fajny play z tego jej broni wyszedł i pamiętam, że był ten moment uwieczniony na bestach jakiś, na best moment, w którymś moim odcinku, chyba nawet pierwszym. I tam właśnie ustrzeliłem 4 indyki na raz, znaczy nie tyle co na raz, co udało mi się w jednym miejscu 4 ustrzelić z tej broni. Fajna akcja generalnie wyszła, ale żeby dużo nie gadać, tutaj macie dodatkowy mój ekwipunek. Właściwie zabrałem ze sobą farmę, znaczy farbę, nie farmę. I postaram się z niej skorzystać, bo czemu by nie? A, umalujemy się. Bo mam ją, nie używam jej właściwie, więc pomyślałem, że sobie ją wezmę, użyję. Trochę sprzętu mamy, jesteśmy skierowani totalnie pod indyki. Mamy tu wszystko, co nam potrzeba na nie, więc będziemy korzystać ze wszystkiego, co posiadamy. Będziemy próbować różnych tam rodzajów. Mamy nawet zwyżkę ze sobą i z niej też będziemy próbować coś skorzystać. I raczej nam się to uda, bo pod kątem tej zwyżki będziemy coś próbować. No i cóż, ja się powoli zabieram. Niestety, kurde, mam problemy z tymi FPS-ami czasami, a teraz na przykład jest normalnie. No, coś tam się dzieje. Ale dobra, mniejsza, żeby nie gadać, idziemy gdzieś tam, w tamtą stronę. No i odezwał się pierwszy przyjaciel, bo ona jest w ogóle jest łania niedaleko, która też się odezwała. Samica. Czy jest sama? Być może. Jest gdzieś na drodze, więc będziemy się w jej stronę kierować. W ostatnim sezonie graliśmy na Whitehatch Island i jest to zdecydowanie lepszy rezerwat, jeśli chodzi o indyki. Zdecydowanie lepiej się tam na nie poluje, przynajmniej jeśli chodzi o mnie. Tutaj nie jest już to tak przyjemne moim zdaniem, ponieważ tych indyków tak dużo nie ma. Jest tu trochę specyficzny teren. Generalnie nie przepadam za tym rezerwatem. I jakoś nigdy go właściwie nie lubiłem, ale czasami tu wpadam, mam jakieś takie nawyki, że sobie lubię to przyjść, pomimo że nie lubię tego rezerwatu, ale to nie tylko z tym, bo tak samo jak Bush Rangers Run. Jeśli chodzi o indyki, polowanie jest dosyć specyficzne, trzeba uważać, trzeba być ostrożnym, bo są to zwierzęta bardzo puchliwe. No i tutaj cierpliwość przede wszystkim wygrywa, bo nie trzeba mieć wcale dobrego sprzętu, wiadomo, babiki są wymagane moim zdaniem. O, jest ich chyba więcej. No nie, to jest to samo. Więc jeśli chodzi o babiki, to jednak wypadałoby je mieć, ale jeśli chodzi o resztę sprzętu, jakieś bałwanki, zwyżki i tak dalej, nie musicie tego mieć naprawdę, żeby upolować jakiegoś indyka. Wystarczy na zasiadkę, usłyszycie indyka, wabicie go, czekacie, podejdzie strzał. Wiadomo, że lepiej jest na cicho, bo większa ilość, ale to oczywiście trzeba mieć sprzęt i tak dalej. To jest najprostsza metoda. Ja poczekam na koleżankę, bo na razie tylko ona się właściwie odzywa, więc jak ją wypatrzę, strzelamy na daleko. No, mam ciekawe informacje, ponieważ z koleżanką idzie kolega. I to już jest dosyć ciekawy temat, ponieważ musimy uważać. A co gdzieś tutaj na górce, bądź za to górko się znajdują. Momentu wprowadzenia tej oto broni, którą właśnie mam w ręku, polowanie na indyki stało się bardzo dużo ułatwione, ponieważ brakowało broni, która zastąpiłaby w pewnym sensie wiatrówkę. Wiatrówka też jest cicho bronią, ale z niej nie można było polować na indyki. A wprowadzając tą broń, wszystko stało się prostsze. Nie trzeba było tak tryhardować i w ogóle polowanie na indyki stało się bardziej przyjemne w moim mniemaniu. Chociaż jednak wersja ze zwyżką i z jakimś łukiem albo z jakąś strzelbą też jest bardzo przyjemna. Tylko wiadomo, no wtedy trzeba najlepiej mieć jakieś bałwanki, żeby one się skleiły gdzieś blisko siebie i coś tam kombinować. A jeżeli mamy po prostu Plinktona, to bierzemy Plinktona, wabik na indyki, żeby je zwabić i tyle nam wyskacze do komfortowego polowania. Ale dobra, ja tu wabię, bo na razie to niby idą, a w ogóle ich nie widać. Widzę samica? Samicy nie widzę.
Teraz pytanie, czy mogę sobie pozwolić na show samca z planktona, czy samica jest już na tyle blisko, żeby na nią poczekać. W tym momencie trzeba się zastanowić, tylko nie mamy na to dużo czasu. Samiec jest dużo bardziej do przodu, nie? Wyszedł naprawdę daleko. No ale strzelimy, bo nie widać samicy. Najwyżej jak będzie blisko, to trudno, nic nie zrobimy. Ale zły celownik mamy, ale to... Nie ma znaczenia. No to jest kwestia, czy ta samica tu idzie i czy to usłyszała, nie? Bo jeżeli to słyszała, no to już daleko stąd się znajduje na 100%. Zmienię od razu celownik. Ale spróbuję jeszcze chwilę poczekać. No właśnie, jednak to był dobry pomysł. Czyli wybraliśmy opcję... No to idzie samiec. O szlak, to widzę tutaj większa grupka się robi. Wejdę sobie wyżej. I spróbuję pod kątem je tam łapać, żeby one były jednak widoczne zanim wejdę na tą górę. Byłoby to dużo przyjemniejsze. Ale ciężko, bo tutaj są drzewa, kurde. Samiec znajduje się coraz bliżej. Prawdopodobnie samica uciekła. Już dawno by wyszła. W ogóle odezwała się pierwsza i pierwsza tutaj się kierowała, a do tej pory jej nie widać, więc prawdopodobnie albo nas olała, albo nas usłyszała strzał i po prostu uciekła. Natomiast samiec dalej się tu kieruje, więc to jest dobry znak. Będziemy mieć dwa pokaźne indyki na początek. Widzę je. Widzicie? Prawa strona. To jest kwestia, czy to jest samiec. Jeżeli to jest samiec, no to jest raczej on. A chyba jest to samiec. Te. Dobra, znaczmy go. Strzelmy. O szlak! Ojo! Dobra, dostał. Jak on nie dostał tego pierwszego strzału, to nie mam pojęcia, ale szczęście opanowaliśmy sytuację i dobrze, że to zrobiliśmy, bo szkoda by było stracić takiego kolegi. No i cóż, tutaj chyba będziemy zbierać sobie tutaj, bo nic więcej chyba się nie kieruje. Ale do tego możemy spokojnie podbiec. Natomiast następne, o ile nie będą to pojedyncze sztuki, postaramy się zapolować z udziałem zwyżki. Tutaj nie chciałem jej rozstawiać, bo wiecie, bądź nie, zwyżka generuje hałas, kiedy ją rozstawiamy i to nie wpływa dobrze. Dobra, zobaczmy. 43, 67 CSS. No, przyjemny kolega, na pewno. Szczególnie jeśli chodzi o początek. No są to dosyć duże ptaki, jak widzicie. Naprawdę kula mięsa. Ten ma w ogóle szczególnie dużo głowy. To jest ciekawe. Dobra, weźmy go, podejdźmy do tamtego. Czy ten jest większy? Wydaje się gruby. Kurde, no dane indyki. A, jest, no jest troszeczkę większy. I to nawet dużo większy. Po CSS-ie widać, że nawet całkiem konkretny kolega. Dobra, podnieśmy sobie go. Co najdziwniejsze, że jak je podnosimy, to one się tak kręcą. O, przynajmniej nie tym razem. Robię sobie zdjęcie, czemu by nie. No i mamy dwóch samców na koncie. Przeładujmy sobie broń i ruszamy dalej w głąb lasu w poszukiwaniu kolejnych osobników. Mam nadzieję, że upolujemy ich stosunkowo sporo, bo na tym mi najbardziej zależy. No to Łania się odezwała. Jak się będziemy kierować, to drogą. Potem ewentualnie coś będziemy kombinować, ale najlepiej poluje mi się właśnie na tej drodze, bo tu jest stosunkowo płaski teren, a jak już wchodzimy na góry, to już tam trzeba się strasznie dostosowywać do tego terenu, jest strasznie nieprzyjemnie. Jest to, ta mapa to jest jedna wielka góra na środku tak naprawdę i tyle. Dlatego właśnie nie bardzo za nią przepadam, bo ona trochę ukierunkowuje nasze polowanie i tak dalej, a to nie jest fajne. Lepiej jak sami sobie wszystko ogarniacie, a nie teren musi to robić za was. Jeszcze jest niesprzyjający. Gdzieś w tym lesie. Samica. Dobrze. Odezwała się, jest daleko. Rozstawiamy przęty. Miejmy nadzieję po prostu, że będzie ich więcej. Bo rozstawianie tu bałwanków i w ogóle zwyżki dla jednej samicy to totalna abstrakcja, ale... Dobra, stawiaj się, ale chcę pokazać wam generalnie różne rodzaje polowania. Najgorsze jest oczywiście z podchodu, ale podchodzenie generalnie indyka mija się moim zdaniem z celem, jest bez sensu. Więc tego raczej nie będziemy robić, bo po co? Jak ktoś chce, to oczywiście może. Nie jest to łatwa metoda, ale jeżeli macie wabiki, to już lepiej, żeby jednak one do nas przychodziły, nie my do nich.
No i tutaj próbujemy wabić i czekamy na to panie. Minęło jakieś 5 minut. Indyk nie reaguje totalnie na wabiki, prawdopodobnie nas olał, więc jesteśmy zmuszeni ruszyć niestety dalej. Polowanie na indyki, jak właściwie na większość zwierząt w tej grze, musi wymagać od nas cierpliwości. Pośpiech tutaj nic nie daje, ale wszyscy to wiemy. To w końcu kurde symulator. Zabieramy sprzęt i idziemy dalej. Się kurde wydor. Ponownie samica. No to ponownie przystępujemy do tej samej misji. Dobra, rozstawiłem się. Przyznam szczerze, że nie wiem, czy oni czasem nie zwiększyli kurde głośności rozstawiania tej zwyżki. Bo świnia, która była gdzieś tam daleko, usłyszała to. Więc to trochę mnie zdziwiło. Ja wiedziałem, że to generuje hałas, ale nigdy nie wiedziałem, że aż taki. Albo po prostu to zwiększyli, albo tak było. Ale raczej mi się nie wydaje, bo kiedyś jak polowałem na indyki, to naprawdę blisko rozstawiałem to zwyżkę i normalnie podchodziły. W każdym razie nie wiem, jak w przypadku samicy tam, za nami jest Indor, który kieruje się w naszą stronę prawdopodobnie, bo odezwał się, jak już wszystko rozstawiłem, więc jest w miarę komfortowo. Ale liczymy na to, że przyjdzie przynajmniej też jeszcze ta samica, która znajduje się tam gdzieś u podłoża gór. Góry właściwie. I nic. Cierpliwość. Czekamy, aż to wszystko przyjdzie. Czasami trwa to naprawdę długo, ale takie jest właśnie polowanie na indyki. Zaczął padać deszcz. Generalnie to praktycznie czekamy na innego indyka, bo ta samica, która odzywała się przed nami, totalnie nie reaguje, więc olała nas kolejna samica i znowu przychodzi samiec. Jest on już stosunkowo blisko, więc ustrzelimy go z półautomatu i pójdziemy dalej, licząc na jakąś większą ilość osobników na raz, bo na razie to pojedyncze sztuki nam się trafiają, a to nie jest dobre. No, chyba przestaje padać powoli. Jest tutaj po prawej stronie niczego. Nie mogę się bardziej odezwać, bo właśnie dzieją się takie rzeczy. Teraz będzie pod nami, więc będziemy strzelać od razu, jak będzie na horyzoncie, czyli gdzieś o tutaj. To jest całkiem spory się wydaje. Od 7,4 do 10. Powyżej 10 raczej nie ma kilogramów. Się wydor. Nie, no idzie sam, bo nic więcej się nie odzywa, więc no, odzywałoby się. Tutaj już kolega wypatrzył sobie bałwanki, będzie szedł w ich kierunku. W sumie to już wcześniej pewnie je wypatrzył. A po prostu wcelujemy się i strzelimy. A się kurde, plama, aby została na środku drogi. No i cóż. Chyba schodzimy i zbierzemy sobie go. I spróbujemy ruszyć dalej. Zobaczmy ile ma. 8,8, czyli też całkiem spory. 69 CSS, No i zrobiłem jakąś misję. Więc idę zobaczyć zrazu, jaka jest druga, może przy okazji uda nam się ją zrobić. Samica. Przed nami. Samica jest dosyć blisko i w sumie nawet ją widzę, bo jest z tej strony. Ale jest to tylko jedna sztuka i właściwie nic specjalnego. Więc teraz po prostu zrobimy tak, iż jak będziemy pewni, że jest więcej niż jedna, wtedy będziemy się rozstawiać, bo po co marnować czas. Moglibyśmy już od dawna zdjąć Springtona, a tak to właściwie tracimy czas. Dobra. Nie ma co czekać. Jeśli możemy, to strzelamy. Zbieramy i idziemy dalej. Dostała szyję, zwykła samica. Jeżeli kogoś to interesuje, to następna misja polega na upolowaniu samca powyżej 9 kg. Właściwie z dowolnej broni, więc może nam się uda. Ostatnio jest w ogóle dosyć ciekawa sytuacja związana z nagrywkami, bo chyba to jest już trzeci materiał, który nagrywam na raty. I w tym przypadku jest to to samo, ponieważ od ostatniego momentu, kiedy słyszeliście mnie, minęło przynajmniej 4 dni, więc trochę czasu jednak to jest. I trzeba to jednak trochę to ogarnąć, kiedy się wraca, bo nie pamięta się, co się robiło, ile się zabiło, z czym się polowało. Musimy sobie to powtórzyć. Ale generalnie jest to dosyć ciekawa sprawa, ponieważ wy sami możecie ocenić, czy czujecie jakąś różnicę w tej części, a tej poprzedniej, czy w jakiś sposób odczuliście różnicę jakokolwiek. Jest to ciekawe, bo człowiek czasami wraca zmęczony czy coś. Tak jak teraz jest to na przykład... Chciałbym, nie wiem, w jakiś sposób ocenić, czy czuć to różnicę w zmęczeniu czy coś.
Ale głównie irytująca sprawa jest to, że jestem często zmuszony do tego, że nie mogę nagrywać ze względu na to, że mam straszny ruch, że tak powiem tutaj. I to strasznie wpływa na jakość materiału, a dla mnie jakość materiału jest bardzo ważna. I to, że cały czas to się kręci, chodzi, sprawia, że nie mogę nagrywać sam, bo sam nie potrafię się skupić i irytuje mnie świadomość, że to jest za mną łazi i się kręci. A drugie to, że was to będzie irytować, jak będziecie co chwilę słyszeć otwierane drzwi albo tam chodzącą osobę gdzieś. No i dobrze, teraz już innego odezwał, samica. Nie wiem, jak do niego zapolować. Raczej podejdziemy sobie na początek. Spróbuję z podchodu podejść. To znaczy, może nie totalnie, ale postaramy się to zrobić w ten sposób, że zawabimy i. Ale jednocześnie podejdziemy do niego. I chodzi o to, że jest to mikrofon pojemnościowy, bo mikrofon zmieniłem jakiś czas temu. I on strasznie łapie, wiecie, no jak to pojemnościówka. Wszystko zbiera z zewnątrz i jest to bardzo słyszalne. Zresztą jak ktoś oglądał Dead by Daylight, a pewnie są tu jakieś takie osoby, ostatni odcinek, czy to przedostatni, wiedzą, bo słyszały psa, który szczekał dwa ściany gdzieś tam dalej, nie? Więc mogę sobie teraz to ocenić. No i w tym momencie też tak jest, ale stwierdziłem, że to pierdolę, najwyżej. Najwyżej, nie wiem, no, zrobię sobie przerwę czy coś. A my podchodzimy do tego indyka. Z tego co pamiętam, chyba cztery ubiliśmy. Z czego chyba trzy samce nawet. Nie wiem, w tym momencie tak średnio. Właściwie to bym sobie zaznaczył, bo chyba tego nie zrobiłem. No właśnie, on jest gdzieś tam. A tu jest przed nami droga, więc ja się przy drodze ustawię. Jak się okaże, że będzie ich więcej, to się rozstawimy z bałwankami. A tymczasem ja was nie przedłużę. Bo nie ma sensu, po co? Odezwało się coś. Dobra, jest to samica. Ona w zasadzie tylko sama się odzywa, więc raczej próbowałbym się podjąć tylko jej, tylko że ona jest kurwa jakoś tam. A ja tam jej nie widzę. A nie będę ryzykował wstawania. Spróbuję sobie trochę cofnąć, bo ona idzie centralnie na mnie. Odbiła trochę i w ogóle deszcz padał, ale przestał. Samice, jak to samice? Troszeczkę mniejsze są jednak, ale. Kuźwa, jakżem spadł. O, dobra, wejdę po to. Spadek, dobra. I postaram się ją wypatrzeć. I liczę na jakieś stado, bo fajnie by było jakieś stado upolować. Tutaj jest, dobra, oznaczmy sobie o 40 metrów. Nie mam żadnej broni cięciwołowej, ale to ze względu na to, że posiadamy tak zwaną zwyżkę. Ale to już wiecie, oczywiście. Zdejmujemy tutaj koleżankę i będziemy się kierować tą samą drogą, tylko tym razem na południe. Bo praktycznie na całej długości tej drogi, od jednej leśniczówki do drugiej, spotkacie indyki, jeżeli interesujecie się. Ale raczej powinienem mówić wam takie tipy, bo jednak większość ludzi przychodzi tutaj do tej serii głównie, żeby dowiedzieć się parę, no, złapać parę tipów, informacji na temat konkretnych zwierząt, i to raczej powinno się w takiej serii jak to znajdować. Tak mi się wydaje. W każdym razie tutaj się znajduje. Oczywiście w innych częściach też, jak ktoś jest ciekawy bardzo, to oczywiście jest coś takiego i warto o tym mówić, przypominać. Jest coś takiego jak Wiki the Hunter. Jeżeli szukacie jakiejkolwiek informacji i znacie chociaż trochę angielski, a jeżeli nie, no to zawsze jest translator, coś tam wyłapiecie, jeżeli sobie przetłumaczycie. Na Wiki The Hunter znajdziecie dosłownie wszystko. Tam jest wszystko tak opisane. Zresztą ja ostatnio poradnik robiłem i dużo rzeczy z tego skorzystałem. Że może nie dużo, bo poradnik dla początkujących to jednak dużo informacji już sam z siebie. Znaczy w sumie wszystkie informacje sam siebie, ale stamtąd korzystałem ze screenów w większej ilości, więc warto tam wpadać. I dużo bardziej zaawansowane typy. Jeżeli coś tam was interesuje, to naprawdę podajcie. No i idę dalej. Będziemy polować cały czas w ten sposób, chyba że odezwie się przynajmniej jeden więcej, żeby móc to zwyżkę jednak, żeby to miało sens jakiś, no bo po co się rozkładać, skoro i tak przyjdzie do nas właśnie takie coś. Mamy na koncie 500, co pamiętam, i tego się trzymajmy. Zmierzają do mnie dwa indyki, są to samice i niestety nie rozłożyłem zwyżki, ponieważ myślałem, że jest to tylko jedna. No i na tych indykach zakończymy sobie ten odcinek. Co śmieszne, jeszcze nagrywam to trzeci raz. Jakby ktoś może nie zauważył, ale tak jest.
Wtedy musiałem skończyć znowu, więc ten odcinek to chyba jest jakiś taki dosyć specyficzny. No ale tak wyszło. Generalnie są jakieś problemy z frapsem, bo czasami... O właśnie, jak teraz do 30 fpsów spadki są, tak nagle i normalnie potem jest 60. Więc nie wiem, czy się nie przerzucę na show playa, o i znowu, bo jest to trochę niekomfortowe i dla mnie i dla was. A póki co czekamy na te indyki, może uda się upolować dwa, jakby to w miarę... O Jezu, w miarę jakoś od siebie oddalone. Dobra, jest tam... Nie wiem co to jest, czy to samica? A to chyba samica. Będę strzelał od razu. Może nie sposzę się jeszcze inne, gdyż idzie też samiec, co ciekawe. Odezwał się przed chwilą. Więc teoretycznie jak teraz nie sposzeliśmy nic, to przyjdę dalej. A jak nie, to skończymy sobie na tym. Dalej nie będę pozwalał jej podchodzić, bo to nie ma sensu raczej. Bez zwyżki to tak trochę kappa tutaj się kampić. Dobra, idzie kolejna. Od razu ją się zajmiemy. Jeśli zdążymy oczywiście, a powinniśmy, chociaż... Niestety schowała się. Trudno, poczekamy jeszcze chwilę. I jestem ciekawy, gdzie w ogóle ten samiec jest, bo ten samiec też był trochę blisko i teraz... Wolałbym jego jednak strzelić, jako pierwszego, żeby mieć pewność, że go podniosę. Ale... Nie mam pojęcia, gdzie jest. Czy się nie sposzył. I to jest ten mały problem. Ale nic, ona, ta indyczka, wyjdzie gdzieś z lewej prawdopodobnie. Samiec był chyba bardziej z tej strony. Pozwolę sobie jeszcze raz zawabić. Może się odezwie. I czekamy na reakcję. Może się odezwie. Jak nie, no to trudno. Będziemy strzelać do niej. Tylko, że jej też nie widać, bo ona tu w tych krzakach teraz gdzieś jest. On... Totalnie go nie widać. Dobra. Widzicie? Tutaj siedzi. Albo ona, albo on. Raczej ona. To ta, która tam wyłaziła. Te, widać po budowie ciała. Tam za nią jest kolejny? Tak. No to widzę, bardzo spostrzegawcze te indyczki. Łapiemy oddech. Nie bawimy się, wiecie, w... Że tak powiem, oznaczanie. No i mamy 3 sztuki. Fajna końcówka, biorąc pod uwagę, że totalnie średnio mi to potem wychodziło. Dobra. Kolejna indyczka. Tak. Już nauczyłem się rozpoznawać, że tak powiem, po dźwiękach, czy to samica, czy samiec. No i cóż. Wabimy, nie ma co. Liczymy, że indyk nadal tu idzie. Ale jakby tu szedł, to podejrzewałbym, że byłby trochę bliżej. W ogóle Jerry przed nami. Musiał się w kadr wpierdzielić, tak? Typowe. Strzelam. Sztuka numer 4. Tu jest w ogóle, tu pokierowały mnie troszeczkę ślady, chociaż one zgadzały się głównie z moją trasą, bo chciałem iść po prostu drogą. I generalnie właśnie tutaj było to stado, które właśnie teraz czyścimy. I wydaje mi się, że jeśli chodzi o samicę, to na tym się skończyło, a samiec mógł być jakiś ładniejszy i mógł się już spłoszyć. No bo im większy, lepszy, że tak powiem, punktowany, niezależnie od gatunku, samiec, tym bardziej, że tak powiem, ostrożniejszy i prawdopodobnie już nas usłyszał, bo się nie odzywa. Ja jeszcze chwilę pobawię, powabię, jak nic nie przyjdzie, to po prostu zbierzemy, co tu zostało. No to dobra, zabieramy się za zbieranie tego, co tutaj postrzeliliśmy. I wiem, że to były 4 sztuki. Zaczniemy sobie oczywiście od tych najbliższych. Wszystkie to są samice. Nie mam pojęcia, ile ogółem upolowałem, bo wydaje mi się, że skończyłem na 5, teraz 4, no to byśmy mieli 9 sztuk. Te w ogóle tutaj to magia, bo ta druga była chyba z 2 metry za nią i nie zauważyła, że koleżanka padła. No i ostatnia, czy to jest samica? Nie, to już jest samiec. To już był samiec. Oj, w ogóle misję jakoś zrobiłem. A to bardzo fajnie, bo nawet nie wiem, jaka tam była. No i w sumie tyle. Wymęczony ten odcinek z mojej strony troszeczkę. Mam nadzieję, że to nie zakłóciło samego filmu, materiału, że tak powiem. No ale tak czasem bywa. No i cóż. Widzimy się chyba na jeleniach. Zaczynamy, że tak powiem... O Jezu, te spadki. Zaczynamy zabawę na jeleniach, więc...
Będziemy mieć teraz serię chyba trzech albo czterech jeleni. Począwszy od chyba czarnoogoniastego, po wirgnijskiego, po szlachetnego i sitkejskiego, więc trochę tego będzie. No i tyle z mojej strony. Widzimy się w kolejnych materiałach, w innych seriach. Trzymajcie się i do usłyszenia.